dotarliśmy do hotelu, tutaj dałam Cyrylowi, żeby zaprosił Balbinę na randkę. Co, je pójdą tutaj do hotelowej restauracji? Nie ma hotelowej restauracji? Serio? No i masz ci los. A ja chciałam, żeby... O matko, tak to jest, jak się wybiera jakiś biedny hotel. Masakra. Dobra, co on by chciał? Zabawiamy, rozmawiamy. Cyryl i ja jemy na mieście. Dobra, da się zrobić, da się zrobić. Wszystko. Czy jeść na mieście nie będziemy już. Ale niech oni się najpierw załatwią. A potem zajmiemy się nimi. Myślałam, że tu jest hotelowa restauracja. Jestem taka zawiedziona. Jak mnie denerwuje, jak mi się kasują te interakcje. Nie zjecie na mieście, niestety. Teraz troszkę jej pragnień, słucham mojego dowcipu i jak Ciama na całego. A co ona tam jeszcze pragnie? Też gorących pocałunków? Chcę go wymasować, dobra. Dokąd on idzie? Zaczekaj, zaczekaj! A dzieciaki czemu już wstają? Nie można tak. A ja weź sobie... Co im jest? Czekajcie. Muszę sprawdzić. On się ma dobrze. Ktoś wam przeszkadza w spaniu? Nie rozumiem. Śpi. Ty sobie zamów coś do jedzenia. Załóżmy sobie sałatkę. No śmierdzi właśnie, bo wykąpiemy go, żeby nie śmierdział. I zaraz się zajmiemy wami. Dalej. Dobra, matko, pomyliłam się. Nie musicie tak drzeć. No, ja się nie dziwię, czemu oni spać nie mogą. Damian! Wejdź do wody, jak nie chcesz spać, albo nie. Idź śpij w piżamie. Wszyscy do spania, mnie to nie interesuje. Jazda. Jest środek nocy, jesteście za młodzi. To jest wieczór rodziców, dobranoc. Dostaniesz to jedzenie? Usiądź i czekaj na jedzenie. Idzie już. Szybciej, szybciej, bo umrę z głodu. Idealna parka. No.
Czas upływa, spoko, już mamy wszystko na maksa. Sobie spokojnie teraz śpią. Niech sobie pośpią. Oj, 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 dokąd to, dokąd wszyscy? Chcę kąpieli z bąbelkami, niech sobie weźmie. Ty jako głowa rodziny. Zamów na śniadanie, naleśniki. Damian tutaj, kibelek. Ty jesteś tylko głodny, więc na razie sobie oglądaj. Ty byś, musisz poczekać, aż się zwolni łazienka, o. Tak właśnie będzie. Rozporządzone. No to już nasz ostatni dzień, także... A siknij sobie, skoro już tu jesteś. Chodź też oglądaj, żebyś... Zaraz nie wydziwiał. Wszyscy czekamy. Wszyscy czekamy na śniadanko. Już idzie, już nadchodzi. Co? Aha, o, wszyscy chcą do wanny? Nie przesadzajcie. Przestań się drzeć, Boże, Boże Święty, zaraz dostaniesz. Po kolei, ludzie. Dla wszystkich starczy. Dzień dobry, dzień dobry. Wszyscy jedzą? Moje świntuchy bieduchy. Tak, tak, tak jak mówisz, synu, tak jak mówisz. Dobra, daj jej zjeść. Idź sobie. Usiądź. Nie możesz się tu opalać? Słabo, słabo. Biedny Cyrylek został sam. No co pani tak stanęła jak ryta? Proszę sprzątnąć. Iść na ryby. Tutaj nie macie iść na ryby chyba. O tak. Widzisz, to są wakacje, stary. A nie. I dla cichocia. Też se usiądź. Ty też se usiądź. A dzieci tutaj. Cały hotel jest wasz, nikogo tutaj nie ma. Pełny relaks, pełny relaks. No to wejdź do wody, jak nie chcesz. A ty w tej piżamie, naprawdę. Gdzie jest Cyryl? Cyryl Junior? Nie ma telewizora, chłopie. To wakacje są, a nie? Cała rodzinka. Tutaj mamy chyba ostatni dzień już, więc na spokojnie sobie go spędzimy. Jeszcze myślę, że... Skoczymy na jakąś plażę się poopalać. No, no już się kończy, wiem, wiem. No dobra. Troszkę tu posiedzieliśmy, to chodźmy teraz jeszcze na jakąś parcelkę. Ostatni raz się poopalać na koniec. I wracamy do domu. Byliśmy na molo? Jeszcze chyba nas nie było. No, jedziemy na molo. Dotarliśmy sobie na molo. Tutaj Balmina chce kupić sobie pamiątkę, to niech sobie kupi. Ten znowu chce biżuterię, matka jedna, dobra, nie. Ty idź się opalaj, bo jeszcze się nie opalałeś. To jest nasz... Ostatni dzień tutaj, więc trzeba go wykorzystać. Ty już kupiłeś sobie pamiątkę, więc nie przesadzaj, Damian. Weź szukaj lepiej... nie muszelek, tylko skarbu. Zaraz gdzieś tutaj... Chciałabym znaleźć miejsce odpowiednie.
Tutaj, kop w poszukiwaniu skarbu. Może w końcu wykopiesz jakiś potężny skarb. Na to cały czas liczę. Po cichaczu, nie ukrywam. Bo by się przydał. Opalasz się? No, poszedłeś żreć, no. Przestań, żarłoku. Masz się opalać. Barbina co robi? Aha, na pamiątki kupuje. Też się opalaj. Ty weź, szukaj muszelek. Oglądasz sobie falę, super. Ale też szukaj muszelek. Poróbcie coś fajnego. Barbina też idzie się opalać? Jeszcze raz. Jeszcze ci mało planizny, co? Chcesz być taka czekoladowa, co? No pewnie, dajmy z nas kamień, no bo jakże inaczej. Po prostu on jest idealnym poszukiwaczem skarbów, nie ma co. A nie mogliście takiegoś koło siebie się położyć? Ja nie wiem. Łapiecie coś? Łapie? Ale masz wykrzywione nogi. Jezus Maria, to tak się da? O, i ten maluch poszedł się opalać. Miałeś szukać muszelek. Oni mnie w ogóle nie słuchają. Robię co chcą. Co, nie mogę wejść do wody? Nie można pływać, co? Co, znalazł smoka? O, można wejść do wody. Idzie sobie trochę popływać, bo chyba nie wszyscy pływali. Żebyś się nie spaliła. Chciałabyś się nauczyć tańca hula. Nie dasz rady do końca dnia, więc nawet nie będę marnować na to pieniędzy. Lepiej tutaj do toalety byś poszła. To jest damska, nie? Skorzystaj sobie, no i weź coś zjedz, bo widzę, że... głodna już jesteś. Ten też głodny, bo przecież jakżeby inaczej. A opaliłeś się trochę? Słabo. Poczekamy jeszcze, aż się opalisz, dopiero zaniesz jeść. A ten tylko kamienie znajduje. Naprawdę, masz znaleźć skarb, Damian. To jest twoja misja. Słabo, słabo. Dzieci sobie pływają, mam nadzieję, że mi się tutaj nie poutopiają. Mają te koła ratunkowe, więc powinno być dobrze. On chciałby jeszcze zrobić zamek z piasku, więc... nie chce zrobić. On by chciał szukać muszelek. Bo on skarbu nie może. No nie może, więc... Ej, Balbina! Miałaś ich jeść! Spalisz się na tym słońcu, zobaczysz! Zobaczysz! A ty jak? O, opaliłaś się! Dlaczego mi się dziecko tak drze? Co się stało, że się tak darłeś? Czemu nic nie znalazłeś? Tam ja znalazł mapę. Ale niestety nie skorzystamy już. Co to za mapa w ogóle? Do tajemniczej chaty. No trudno, nie będziemy z niej korzystać już. Skorzystaj sobie. Ale no, nasi rodzice to są opaleni idealnie. Dlatego... O, kraba znalazłeś. Dlatego się tak drzesz, Boże, ty sieroto. Muszę to zobaczyć. Co za sierota, nasza mała. O, znalazł w końcu coś. Teraz jak chciałam zobaczyć. Niewidzialna muszelka, co? Nieźle. Brawo, Cyry. Naszyjnik z muszelek, łoch. Co ty robisz? Ulepiłeś ten zamek z piasku? Twój brat szuka muszelek, a ty co? Jesz, kobieto? Weź sobie prysznic. A Damian, niech idzie coś zjeść. A dzieci jak tam? W porządku nawet. Tutaj tobie się przydałaby też toaletka. I tobie również, ale to już po kolei wszyscy muszą, bo... No, no brawo, jakbyś nie wiedział, że tam ktoś wszedł.
Facet. No, dobra. Poczekaj, Albert wyjdzie spod prysznica, też sobie pójdziesz. I cóż, będziemy się zbierać do domu, już 17. Czeka nas jeszcze długa podróż. Także... Niech sobie jeszcze obejrzę na koniec taniec w ogniu. Sobie weź prysznic. No i myślę, że będziemy kończyć. Myślę, że to były fajne wakacje dla rodziny biedaków. Pewnie nigdy nie spodziewali się, że będzie im dane wyjechać na taką tropikalną wyspę fajną i spędzić tak miły czas. A jednak. I tak w kolejnym odcinku, moi mili. Wysyłamy Damiana na studia. Myślę, że to zrobię poza nagraniem, po prostu go tam wyrzucę, bo jak wiadomo, on się oddziela od rodziny wtedy i jest tak jakby osobną rodzinką. Ale oczywiście potem może do niej wrócić. Ale pomyślałam, że zrobię z tego tak jakby osobną serię, czyli studia Damiana będą taką dodatkowym bonusem do rodziny biedaków, żeby tego jakoś tak nie łączyć. I nie wiem, czy to właśnie zrobić osobno, czy jednocześnie nagrywać tą rodzinkę i to w jednym odcinku wkleić. Jeszcze się nad tym zastanowię. Bo na pewno nie zrezygnuję z rodzinki biedak, bo przecież nie mogę tak porzucić Balwiny. Patrzcie, jak pięknie się opaliła. Piękna jest. Jej mąż, najmłodszy Błażej, Cyryl. Tutaj Damian, którego w następnym odcinku już z nami nie będzie, bo wyjedzie na studia. Także, no, jakoś to tam ogarnę i zobaczymy. A tymczasem to będzie koniec, ja już wracam z nimi do domu. I widzimy się już w kolejnym odcinku w Miłowie z naszą rodzinką. Do usłyszenia!